Szkół muzycznych było co najmniej 5, między innymi była ukraińska też prowadzona przez takiego kompozytora, pianistę Barwińskiego. Nie wiem, czy była szkoła muzyczna ukraińska, nie wiem, ale chóry. Chórów to było chyba kilkadziesiąt w tym czasie. No, na ulicach, znaczy zanim radio weszło w modę, to dosłownie w lecie się słyszało, jak się szło przez ulicę, tam gra ktoś na fortepianie, tam na flecie, czy na, wszędzie rozlegały się jakieś tam dźwięki muzyki. Było bardzo takie umuzykalnione miasto.